Cześć, witajcie, witam was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym challenge'u mnie na kanale. Dzisiaj mamy fasolki, które chyba bardzo dobrze znacie. I na samym początku chciałem wam życzyć wesołych świąt, mokrego dyngusa, co jeszcze, dużo zdrowia, szczęścia, kupy hajsu i tak dalej. I dzisiaj właśnie sobie te fasolki otworzymy i idziemy, czekajcie, tylko sobie tutaj koszulę, prawie się nawet ładnie ubrałem, telefon proszę mi tutaj brzydko nie świerczeć. Dobra, to otwieramy nasze fasoleczki, pyk. Tutaj mam jeszcze kolę, jakbym sobie chciał popić. Bo to są fasolki, może być coś dobrego lub coś strasznie ohydnego. Tak więc fasolki otwieramy. No, jak to się otwiera? No powiem, że cudów tutaj nie czuć. Zjemy sobie tak z 5 na zachętę. Takie, ile mam szczęścia, ile nie. Więc czekajcie, sobie zamieszamy. Pokręciłem. I uwaga, otwieram. Biorę pierwszą. Wygląda ona tak, jest cała biała. No to dobra, jemy. Zgniłe jajo. Szybko. I słuchaj, to niedobre. Dobra. Tutaj nam kumpel uciekł. Spokojnie, kumplu. Ej, Jezu. Czyli to prawda, że jak się nawet już się przepije coś, to ten smak jeszcze pozostaje. Jest takie to niedobre. Dobra, to idziemy z kolejną. Otwieramy, pyk. I bierzemy, mieszamy. No. Oho, teraz to wygląda mniej więcej tak. Cała taka zielona. I zielone to są limonka. Albo cytryna, albo trawa chyba. To próbujemy. To sobie odstawię i... Trawa. Tylko dobra ta trawa, nie wiem dlaczego. Chodź. Nie, dobra. Chyba jednak nie. To pudełko już będzie skażone tym jajem. Dobra, popijemy sobie. Moment. Proszę na razie do mnie nie dzwonić, because jestem zajęty. Dobra, to druga za nami. Losujemy znowu. I... Nie, biały, nie. I uwaga teraz. Może nie biała. Żółta. Żółta to będzie... Popcorn. Albo coś tam, nie wiem. No to próbujemy, żółta wygląda tak. Mydło, o, mydło. Dobra, to mydło. Mamy lepsze od tego jaja, fu. Zły początek miałem. No, to się dało zjeść. Czekajcie, zrobimy znowu losowanie. Jak to się zamyka, pyk. Już trzy za nami. I uwaga, pyk.
Bierzemy kolejne. Oho, tak śmiesznie wygląda. Dosyć, pokażę wam. Mniej więcej to wygląda tak. O. I to może być Tutti Frutti bądź Stinkede Socken. Co to jest? Nie wiem. Przeseta, napiję się. I co, to odważny świat należy, jak to mawiają, nie? To jemy. O! Tutti Frutti. Ej, dobre to jest. Takie mięciutkie. Pyszota. Dobra. Teraz sobie zamieszamy. No i jeszcze jedno, dwa zjemy. Ło. Zamknę. Jeszcze na waszych oczach. Obrócę parę razy. Żeby nie było, że oszukuję, nie? Albo teraz zamknę oczy. Gdzie ja to odstawiam? Ci pokażę wam. Nie wiem, czy jak ja to pokazuję, ale... Czy nie, a? Coś brązowego. Znowu. To jak kiełbasa chyba była. Pisać mi się ręce terapią. Dobra, to skończymy na tym. Zostawię sobie komuś z rodziny tam, niech oni też się pomęczą. Jest takie coś dobre, bo... Tak więc, co nam się trafiło, to jest w tym pudełeczku, jak widzicie, o. Było zgniłe jajo, kiełbasa, trawa. Było mydło, które było dobre i tutti frutti, które też było dobre. Czyli można powiedzieć, że fasolki ze mną wygrały, bo więcej razy były niedobre niż dobre. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie łapkę. Jeżeli chcecie więcej takich challenge, może samemu, może z kimś, jeszcze się zobaczy. Życzę wam jeszcze raz wesołych świąt, mokrego dyngusa, smacznego jajka i do zobaczenia. Cześć!